Nie, no, gdy świeci słońce, od razu człowiekowi jest lżej na duszy. Sobie siedzę i myślę, że może skoro tu już jestem, to wskoczyć by szybko na Elgen, na górę i zrobić kilka ujęć przy dobrym świetle. To czego brakowało wczoraj. Może to nie jest taki zły pomysł. Można by pomyśleć, że ja to już jestem profesjonalnym alpinistą. Rozbiłem obóz na 340 metrach. Do góry, do szczytu zostało mi tylko 200. Pogoda jest dobra, mogę przepuścić atak szczytowy dzisiaj. Chyba tak zrobię. Dla kilku dobrych ujęć. Do dzieła. Aż kusi, żeby tam pójść, bo widać, że jest dość łatwo, ale nie mam wody, więc bez sensu.
buty są jakieś zapylone. Kanapka na szybko i zwijam namiot i idę na dół. Coś się tam kotłują te chmury. Góry. Czas wracać do auta. Jako jedyny. Dzisiaj tam dwa samochody, tu kolejne cztery oprócz mojego. Coś to miejsce się spopularyzowało. Obok tego kościółka. Ale zajebiście trafiłem, właśnie prom podpływa. Płynę z Flesnes do Refsnes. To jest niedaleko, ale gdybym miał jechać drogą, to bym musiał strasznie dużo drogi nadrobić. A tak to sobie promem przepłynę szybciutko. Jest właśnie za 10, 6, 18. O 18 odpływa prom, czyli idealnie podjechałem fartem, a następnie dopiero za 2 godziny, więc byłbym trochę w plecy. Także ma farcika dzisiaj.
akurat chmury naszły teraz w tym momencie. Jest fajna miejscówka, bo jest palenisko, stołeczki, tutaj podpórka, żeby sobie wędkę zamocować. Tutaj jest drewno, żeby sobie napalić. Ja pierdziu. Co to za miejsce?
22:35. Baca wychodzi na szlak. Ja jestem niepoważny. Ale ja nie wiem, co mi się stało, ale jak zakładam plecak na plecy, to we mnie się coś uwalnia po prostu. Wchodzę w inny wymiar. Zostawiam wodę za sobą. Idę do góry i będę szukać wody na górze, żeby się przenocować gdzieś koło jakiegoś oczka. Ciekawe, ile mi zajmie wejście na Trollkinden. Tam nie. Tam tak. Idzie. Fajnie, że nic nie wieje. Fajna trasa nawet. Tak jak patrzyłem po mapie, to właśnie mi się wydawało, że tak dość łagodnie po tych poziomicach patrząc i po szlaku. No, na razie spoko. Oby mnie nic nie zaskoczyło. Znalazłem w końcu miejsce do spania. Chwilę mi to zajęło, zanim
znalazłem kawałek planety, żeby móc się rozbić. Moment. Jest godzina 0:41. Ja już chwilę temu się rozbiłem, ale musiałem zjeść na szybko jakąś bułkę, bo byłem tak głodny, że mówię, nie wytrzymam, zanim mi się woda zagotuje, zanim sobie zrobię to ciepłe żarcie, musiałem jakąś bułkę na szybko zjeść, bo ostatni raz jadłem o godzinie po 18 na promie, którym płynąłem, raptem jakąś jedną kanapkę z jajkiem sobie kupiłem i ciastko i kawę. Do tej pory nie jadłem nic. Właśnie sobie też uświadomiłem, że jestem mało ekonomiczny, w sensie bardzo dużo energii zużywam i bardzo dużo paliwa potrzebuję, w sensie i wody, zasobów w postaci wody, jak i jedzenia, więc muszę targać tego naprawdę dość sporo w plecaku i dość szybko mi się to wszystko kończy. Byłem w sklepie, kupiłem sobie 6 litrów wody. Bo nie było gdzie sobie tak za bardzo gdzie nabrać. Na stacji te umywalki są takie jakieś płytkie, że nie da się tam nic podstawić, żeby można było nalać sobie więcej wody. Więc no tak. Widoki tu są fajne. Dlaczego w ogóle wybrałem to miejsce? To mam nadzieję, że uda mi się pokazać jutro. I to wyjaśnię w sposób audiowizualny, mam nadzieję, jeśli będzie słońce, fajna, przejrzysta pogoda, to pokażę na wideo, o co mi chodziło i też wyjaśnię, dlaczego właśnie takie miejsce tutaj wybrałem. Także ja zaraz przystępuję do konsumpcji, a potem spanko. Do następnego.